Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj przerabiam mojego Tiga na spowarkę MMA. Mimo że on ma tryby MMA, to jednak będę spawał w trybie Tig elektrodą. Zestaw jest prosty. Normalny, zwykły uchwyt, masa, dobra oczywiście. No i dodatkową opcją tutaj, która jest potrzebna do tego, to jest pedał. Chyba że ktoś sobie zrobi specjalny uchwyt z przyciskiem. Tak, trzeba podłączyć pedał, żeby startować łukiem z wysokiej częstotliwości. I trzeba przede wszystkim pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj mamy taki parametr jak prąd startu. Ten prąd startu należy zwiększyć ponad prąd nominalny, prąd szczytu. W Tigu to jest odwrotnie, zawsze ten prąd startu jest niższy. Tutaj w elektrodzie chcemy, że tak powiem, zimitować hot start, więc ten prąd musi być wyższy. Gaz nas nie interesuje, pamiętamy tylko, że trzeba go odłączyć. Prąd, narastanie prądu to jest około 1 sekundy. Ciekawe, co w tym przypadku będzie. Częstotliwość 70 Hz, ta spawarka więcej nie pozwala w Tigu AC. Prąd końcowy 50 A, to i tak jest bez różnicy, czas opadania także. Prąd szczytu damy 75 A, bo będziemy spawać lepiej prąd 2,5. I jeszcze jedna rzecz, AC Balance na 50%. Dajemy. I generalnie, korzystając z takich ustawień, możemy spawać elektrodą w trybie Tig. To co, spróbujemy. Ok, wszystko gotowe, mam nadzieję. Także zabieramy się za spawanie. Rękawice są tam. Użyję elektrody 60-13, średnica 2,5 mm, więc typowa elektroda, którą można znaleźć, że tak powiem, wszędzie. Czyli tak, pedał, uchwyt. Oczywiście to jest płyta moja ćwiczebna. Jest brudna, ale, że tak powiem, nie interesuje mnie to. Ok, to co, próbujemy startu elektrody otulonej na wysokiej częstotliwości. Ok. Najpierw, że tak powiem, ustawiamy się, że tak powiem, nad miejsce, gdzie chcemy wystartować. Musimy mieć odpowiednią, że tak powiem, długość, wysokość nad materiałem i próbujemy. Jak widzicie, elektroda wystartowała, no i idzie normalnie. W momencie, kiedy kończę spawanie, wyłączam, że tak powiem, pedał i jednocześnie odciągam, przerywam łuk, tak jak w klasycznej technice MMA i w spawarce MMA. No, ściek jak ściek, trochę jest zimno, trochę mam zgrabiałe ręce, więc jest różnie z tymi ścigami dzisiaj. Start był fajny. Teraz zobaczmy, czy wystartuje też ładnie przypalona elektroda. Już przypalona, bo tamta była świeża. Ta była świeża. No to co, próbujemy. O, nie do końca. Jednak prawdopodobnie trzeba, tak jak w przypadku elektrod z proszkiem żelaznym, czyli 70-18 od 70-14,
restart trzeba robić zrywając, że tak powiem, szklisty żurzel. Tak tutaj, o ile zwykle elektrody 6013, 6012 nie trzeba opłukiwać, po prostu wystarczy potrzeć, tak tutaj, startując w wysokiej częstotliwości, trzeba jednak, no, coś jednak nie do końca zrobię. Dobra, poszło. Spróbujmy raz jeszcze. Tym razem nie opukam, tylko po prostu dotknę elektrody. Nie udało się. Teraz wystartowało. Jeszcze raz. Okej, jakoś to działa, powiem wam, mając taniego TIGA, który obsługuje zarówno AC, jak i DC, można sobie zrobić, że tak powiem, spowarkę całkiem fajną do elektrody, moim zdaniem. No to co, teraz spróbujemy tak, TIG, DC, puls. Bo pulsacyjne spawanie elektrodą jest bardzo fajne, a nie wszystkie, czy bardzo mało spawarek na rynku posiada taką opcję. Mój patent posiada też to Magnum Snake, spawanie pulsem, elektrodą, ale jak, że tak powiem, mając TIGA, który spawa DC pulsem, możemy też, że tak powiem, pospawać sobie elektrodą. I mamy przy okazji start. Dobra. Prąd bazy, znaczy prąd szczytu ustawiamy na 75 A. No, czekajcie, tu mamy tak. Polaryzację ujemną, może być. Prąd szczytu. Prąd bazy. Nie, prąd szczytu damy 100 A. Może. No, ale łatwej kalkulacji damy 100 A, prąd szczytu. Prąd bazy damy 65 A. I teraz tak. Narastanie prądu, prąd startu dajemy również 100 A. Mocny hot start zrobimy po elektrodzie. I teraz tak, puls 50%, to może być częstotliwość pulsowania, dajmy 2 Hz na przykład, a 1,5 Hz. Czyli tak, mamy 50% pulsu, że tak powiem, częstotliwość 1,5 Hz. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Weźmiemy sobie świeżą elektrodę. No i próbujemy. Thank you.
mogliście widzieć tu na filmie, jak elektroda co chwila się rozpala. Potem może to pokażę. Pojawił się taki efekt takiej fajnej łuski, tak jak przy spawaniu TIG-iem. Czyli po prostu prowadzimy, a spawarka, że tak powiem, co chwila wtryskuje nam w jeziorko odpowiednią porcję metalu. A dajmy, że tak powiem, żeby był wyraźniejszy ten efekt, dajmy. Częstotliwość 0,5 Hz. Trochę przyczyścimy pole robocze. Gdzie puls można wykorzystać? To już kiedyś chyba mówiłem. Puls bardzo fajnie się przydaje do spawania bardzo cienkich materiałów. Nie próbowałem na ten temat robić materiał, nie bardzo mi to wyszło. Ale mam nadzieję, że... Ale w praktyce powiem wam, że naprawdę się przydaje. Zaspawowałem kiedyś dziurę, jak robiłem bodajże mój wózek spawalniczy. Właśnie użyłem opcji puls. Miałem po prostu dużą szczelinę wynikającą z tego, że nierówno przyciąłem materiał z pewnym, że tak powiem, sporym marginesem i musiałem to szczelinę zaspawać. I właśnie puls do tego się idealnie nadał. Dobra, próbujemy. 0,5 Hz. Taka fajna łuska, piękna. No to teraz dajmy na przykład 5 Hz. Co wy na to? Ile tu w ogóle mogę na tej spawarce ustawić? O, dużo Hz. Ale te... Powiem wam tak, te duże wartości herców nie są, że tak powiem, w żaden sposób przydatne, przynajmniej w takiej technice amatorskiej. Nawet nie wiem, czy w profesjonalnej technice w przypadku spawania elektrodą duże wartości częstotliwości przy spawaniu pulsacyjnym jest w jakikolwiek sposób przydatne, gdyż ten prąd się uśredni. I w przypadku na przykład, kiedy puścicie powiedzmy 100 Hz, w zasadzie będzie bez różnicy, jakbyście puścili prąd DC. Dobra, damy im 5 Hz. Zobaczymy, czy pojawi się łuska, czy będzie taka fajna. Mam tu kawałek niedopałka. Mam problem ze startem. Trzeba jednak oskrobać elektrodę. O. No wyraźna łuska. Okej,
spróbuję wam teraz pokazać. Mam nadzieję, że materiał przede wszystkim wyłączę spowarkę, żeby nie szumiała. Spróbuję wam teraz to pokazać. Oczywiście nie będę zdejmował rękawic, bo materiał na pewno będzie gorący. Spróbuję wam to pokazać. Nie jest źle. Powinniście widzieć tutaj. O! Jest naprawdę ciepło. Tutaj jest, na początku było 1,5 herca. Tutaj, o! Jest 0,5 herca. A tu jest 5 herców. Spływanie pulsem. Puls był 50%. Prąd bazy był 65 amper, czyli prąd minimalny. Prąd maksymalny był 100. Puls był 50%, czyli prąd średni wahał się w połowie tej wartości, gdzieś tam, znaczy w połowie odległości pomiędzy 65 a 100. No i powiem wam, wyszło to całkiem fajnie. Także można, dysponując pedałem, można przyrobić, że tak powiem, tiga na spowarkę MMA. Nawet jeżeli takowy tig nie posiada takiej opcji, chociaż nie wiem, czy takie są na rynku. Oczywiście można by sobie też przerobić uchwyt spowalniczy, bo tu jest sporo miejsca. Na pewno spokojnie możecie sobie tutaj wywiercić otworek i tak sobie teraz przypatruję się, czy by łatwo było tam tutaj gdzieś w tym miejscu ustawić, znaczy zamontować jakiś przycisk. Dałoby się na pewno, jak ktoś, że tak powiem, tak chcącego, nie ma nic trudnego. Ja mam pedał, gdyż moja spowarka jest chińska, nie ukrywajmy, Magnum to jest chińska marka, jest tania marka, więc tanie są też elementy. Pedał był stosunkowo tani, bo tam chyba 150 zł albo 200 zł, to nie jest jak na akcesoria do spawarek, nie jest jakoś szczególnie wysoka cena. To nie są uchwyty tigowe po 1000 zł, jak to niektórych markowych spawarek. Ok. Także fajna opcja. I co? To chyba będzie wszystko. Także trzymajcie się, cześć.